Witajcie drodzy kochani. Ja chciałbym poruszyć temat przedmiotów, które znajdują się w naszym domu, które mogą promieniować bardzo negatywnie, wpływać na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Więc powiem wam coś nowego w tej kwestii. Otóż, drodzy kochani, możecie mieć fotografię w jakimś Nestwick, w jakimś czasopiśmie, jakiegoś węża, podam nazwę węża, mamba czarna, na przykład wąż, który występuje w Afryce, czy gdziekolwiek indziej. Fotografia tego węża jest wysoce szkodliwa. Możecie go mieć w jakimś czasopiśmie, w jakiejś książce, fotografię tego węża i ten wąż może promieniować na cały pokój lub też na cały dom negatywną energią. Drugim takim faktorem, na co chciałbym wam zwrócić uwagę, to są papirusy, fotografie grobowców faraonów. Są tam odpowiednie znaki, które są na zabezpieczenie danego grobowca, na zabezpieczenie danego faraona i są wysoce promieniujące, wysoce szkodliwe. Również rozwala to energetykę danego mieszkania, jeżeli macie jakieś papirusy z tymi znakami lub macie książki, które przedstawiają właśnie te grobowce Tutanchamona lub inne. Możecie być pewni w 95%, że po prostu te znaki odpowiednio promieniują na wasz dom, na wasze mieszkanie, powodując złe samopoczucie, powodując choroby, powodując inne zaburzenia energetyczne u ludzi, którzy tam mieszkają w danym mieszkaniu, gdzie występują właśnie te papirusy, gdzie występują fotografie tych grobowców. Dodam, że chodzi o znaki, które były na zabezpieczenie danego faraona, danego grobowca. Te znaki promieniują w odpowiedni sposób i po prostu mogą nam zaszkodzić. Ja osobiście już mówiłem w innych filmach, że fotografie osób zmarłych niekiedy również promieniują negatywną energią, jakby powodują blokadę energetyczną u ludzi. Nie tylko fotografie węża mamba, nie tylko fotografie grobowców faraońskich, ale również fotografie osób, które zmarły, mogą również dawać tą energię negatywną, blokować nas, blokować energetykę danego mieszkania. W danym mieszkaniu nie czułem się dobrze, mimo że mieliśmy radiestetów, którzy badali ścieki wodne, mimo że mieliśmy radiestetów, którzy wybadali, że piramidki, które mamy, alabastrowe, jakiekolwiek inne, również nam zaburzają energetykę danego mieszkania. Także, drodzy kochani, oprócz tego dochodzi faktor właśnie tych fotografii grobowców i fotografii wężów jadowitych, również mogą zaburzyć energetykę danego mieszkania. To zwracam wam na to uwagę, ponieważ wcześniej ten temat nie był omawiany, nie był znany. Może leżeć gdzieś na stosie czasopism, właśnie czasopismo, które przedstawia właśnie te grobowce faraońskie, może być czasopismo, które przedstawia właśnie tą mambę czarną i już po prostu z tej gazety promieniuje nam to negatywnym promieniowaniem. Również chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że oglądanie Świętej Góry, na przykład z Częstochowy, transformuje pozytywną energię przez fale radiowe, telewizyjne. Czyli oglądając na przykład program z Częstochowy właśnie z tej Góry Świętej, możemy również ładować się tą pozytywną energią. I na odwrót, oglądając sceny brutalne, kryminalne lub oglądając mumię z wielu tysięcy lat, na przykład ze Szwajcarii, która jest wielokrotnie promowana w Discovery Max i w innych kanałach telewizyjnych jako ciekawostka, odbieramy te energie negatywne, ponieważ ta mumia, która jest wielokrotnie pokazywana ze Szwajcarii, jest to mumia czarownicy, która została tam wygnana właśnie w te wysokie części gór i ten szkielet tej osoby ma negatywną energię, która zostaje przetransformowana przez telewizję do wielu tysięcy ludzi, którzy w tym momencie oglądają telewizję. Także telewizja może w pewnym momencie nas leczyć, może w pewnym momencie nam pomagać, jeżeli to są miejsca święte, jeżeli to są miejsca energetycznie bardzo wysokie, a z drugiej strony może nam zaszkodzić, jeżeli pokazuje mumie, które są osób, które są po prostu o negatywnych energiach.
Także, drodzy kochani, zwracam Wam uwagę właśnie na takie rzeczy, które można zobaczyć w telewizji i można po prostu albo się naładować dobrą, pozytywną energią, albo można się po prostu doładować negatywną energią, to już zależy. To, drodzy kochani, co oglądacie, na co patrzycie, to po prostu ma duży wpływ na Waszą psychikę, na Wasze zdrowie, na generalnie na Wasze dobre albo złe samopoczucie. Także jeszcze raz chciałbym Wam zaproponować aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik na dom, odpromiennik osobisty i odpromiennik na samochód. Możecie go zakupić na linku pod YouTube. Ja jeszcze raz od siebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.